Siema, witam na Bricktech. Dzisiaj zajmiemy się speech I odseparowaniem dźwięków speech chatu tak, żebyście tylko wy go słyszeli i nikt inny. Zapraszam. Speech chat. Wchodzimy sobie na stronę www.speechat.com. www.generalnie. www.speedchat.com. I tu logujemy się ze swoją platformą Twitcha. Po zalogowaniu wchodzimy sobie w ustawienia. Panel kontrolny i w panelu kontrolnym możemy sobie poustawiać co nam się generalnie podoba, co chcemy, żeby odczytywał, co, co chcemy słyszeć, czego nie chcemy słyszeć. Yy, oczywiście trzeba sobie dodać polską wersję Odczytywania tekstu w Windowsie. Jeżeli macie tylko angielską wersję Windowsa, jeżeli macie polską, zaznaczamy sobie tutaj, w jakim języku chcecie, żeby czytał. I oczywiście jest tylko Paulina, tylko ona się postarała, żeby nagrać wszystko wirtualnie. W czacie można sobie dodać. Generalnie tu można modyfikować wszystko. Tu jest domyślnie chyba napisane, tak. I ona odczytuje. Nazwę użytkownika powiedziała, czy tam powiedział. I wiadomość. Ja mam generalnie to usunięte, żeby zminimalizować czas odczytywania tych wiadomości, i oczywiście można dodać sobie do odsłuchiwania whispery na Twitchu. I tutaj w filtrach proponuję odznaczyć sobie wszystko i zostawić sobie tylko numerki w nazwach użytkownika i numerki w wiadomościach jest to przydatne bo czasem się zdarzy z dwóch Stefanów i wtedy nie wiadomo który Stefan jest który bo może być Stefan i może być Stefan a okazuje się że to jest Stefan 05 albo Stefan 700 więc dobrze jest sobie to zostawić to już generalnie wedle waszego uznania jeżeli chcecie żeby bo jak macie odblokowane linki postowanie linków wrzucanie linków właśnie na tym na Twitchu jak Paulina zacznie czytać link ze wszystkimi znakami to ona się zapoci i to też strasznie długo zajmuje i można sobie przyfiltrować słowa, których nie chcecie, żeby Paulina Wam odczytywała. Można dodać, oczywiście, też odczytywanie eventów, i można dodać od nawet wiadomości powitalnej. Teraz wszystko, co ja mam zaznaczone, jest zaznaczone tylko, żeby czytać. No, może nie wszystko, ale nie mam nic zaznaczone, żeby wrzucało wiadomość na czat a szczególnie whisper. whisper, przepraszam, welcoming jest wyłączone całkowicie, bo jak tylko ktoś dołączy do streama, nawet jeżeli wy o tym technicznie rzecz biorąc nie wiecie, bo jeszcze nikt nie, napiszał, nie napisał na czacie, to wam wyskakuje ktoś tam, ktoś tam, welcome to my channel, no ale jeżeli chcecie sobie to wrzucić, to wiecie kto, kiedy przychodzi. Szkoda, że nie mówi, że dobra, poszedł sobie, olał mnie, to by też było dosyć ciekawe. Oczywiście ja mam zaznaczone followery, hosty, rajdy, suby, bo czasem nie zdążę zobaczyć, kto puścił followa, bo też muszę swoje notyfikacje zmienić. I to mam wszystko ustawione domyślnie. Tu nic więcej nie musimy robić. Jesteśmy zalogowani, to jest wszystko pięknie. Teraz wchodzimy na stronę, bo tak, jeżeli będziecie korzystać z tego czatu, to oczywiście przy domyślnych ustawieniach dźwięku będą słyszeć go wszyscy. I dochodzić do takich różnych można powiedzieć zabaw podczas streamka, że ludzie zaczynają wpisywać różne wiadomości, żeby tylko Paulina czytała. Wiem, sam się tym u kumpla bawiłem i jak sobie to odpaliłem, to jest to trochę irytujące. Więc teraz zajmiemy się odseparowaniem tego. A odseparowaniem tego zajmiemy się zmieniając nasze ustawienia dźwięku w Windowsie i na streamie, i w OBSie, i w Streamlabsie OBSie, i w OBSie Studio. Żeby odseparować sobie te dźwięki ładnie tak, żeby, żebyście mogli sobie wybrać to, co Wy chcecie słyszeć i to, czego nie chcecie na przykład puszczać na streamie, to do tego będzie Wam potrzebny ten program i parę jeszcze innych gadżetów. Chodzimy sobie na stronę Vibe Audio. Na stronie Vibe Audio pobieramy sobie wirtualny kabel. Ten jest darmowy. Żeby wszystko hulało, grało pięknie tak, jak powinno, to musimy złożyć im ofiarę ze względu na to, że dodatkowe wirtualne kable są tylko do pobrania za ofiarą. Ta ofiara jest mała, bo minimalna ofiara to jest, wszystkie programy u nich są dostępne na zasadzie ofiary, donationware, czyli składacie im donata i oni wam dają do użytkowania te oto programy, kable, kodeki, sterowniki, takie inne rzeczy. Jedynie kabel A i B jest za ofiarą, zanim go pobierzecie, bo z programem jest inaczej, więc... Polecam złożyć tą ofiarę 5 euro minimalnie, żeby sobie pobrać te wirtualne kable. Jeżeli kto chce lecie po całości, to dodatkowe 5 euro za CID to się Wam przyda. I przypuszczam, że prędzej czy później, jak odpalicie już nawet ten pierwszy, i później drugi, i później sobie dodacie ten, no jest tak, można powiedzieć, gwarantowany poniekąd. Teraz wchodzimy na voice miterek. A czy pobieramy voice -miterek. Ten jest troszkę, tu jest troszkę za mało, żeby wszystko ustawić tak pięknie. Banana generalnie by wystarczył, powiedzmy. Starczył. Nie, banana też by było za mało. Więc ja polecam Ziemniaczka. POTATO. Potato ma 5 wejść, 5 wyjść, parę wirtualnych. Świetny program. Ma swoje błędy, ale. Po pobraniu. Oczywiście ten program jest darmowy, też jest na zasadzie Donation work czyli jeżeli chcecie z niego korzystać bez żadnych przeszkód, później, po 30 dniach, to też można im złożyć. Donate. I ten donate jest w wysokości minimalnie 10 euro. Z tym, że jeżeli nie złożycie tego donata, ten program będzie sobie ulał jak talala, bo nie ma różnicy pomiędzy darmową a opłacaną wersją. Tylko, że po upływie 30 dni, 30 dni będzie sobie wyskakiwała taka wiadomość, że używasz takiej wersji i tą wiadomość się zamyka, ona chyba się co 5 godzin aktywuje. Tak mi się wydaje, i nie do końca pamiętam, czy ona przeszkadza w użytkowaniu tego programu, ale wiem, że po odpaleniu pierwszym Windowsa trzeba to zamknąć, dlatego że wtedy dźwięki są w ogóle nieaktywne, więc to już zostawiam. Jeżeli chcecie się bawić i wyłączać to i klikać na to, to nie składajcie im ofiary, jeżeli chcecie mieć wszystko na takiej bazie, że fajnie, ładnie, sobie pięknie gra, to tą ofiarę złóżcie. Także po zainstalowaniu tych wszystkich wirtualnych kabli, które są spakowane, je trzeba rozpakować i, i sobie je zainstalować. To są generalnie sterowniki dodatkowe, wirtualne dźwięków. Po tym restartujemy oczywiście kompa, bo się zapyta Windows, że trzeba, żeby się ustawienia ładnie tam gdzieś wrzuciły, upchnęły w rejestrach, czy gdzieś. Odpalamy sobie ten program i oczywiście zaznaczamy sobie żeby startował się z Windowsem, żeby się startował zminimalizowany, to już też wedle waszego uznania I jest zaznaczone to, do, znaczy domyślnie to sobie można zaznaczyć. Nie wiem, czy to pomaga, czy to nie pomaga. Ten program się czasami zawiesza, a szczególnie jak mu się odepnie źródło, to on dostaje gorączki, i wtedy go trzeba z procesu zamknąć. Czyli Ctrl, Shift, Escape i musimy go zamknąć. Czasem się zdarza i też czasem się zdarzy jak Windows wchodzi w sleep mode, bo jak Windows wchodzi w sleep mode, to wtedy odłącza niektóre źródła dźwięku, szczególnie słuchawki bezprzewodowe i wtedy jest kawka. Tak mi się wydaje, że to jest przez słuchawki bezprzewodowe i przez mikrofon bezprzewodowy. I tu mamy tyle. Teraz dodajemy sobie fizyczne wejścia i wirtualne, też fizycznych, czyli dodajemy sobie wasz główny mikrofon. Jeżeli macie drugi, dodajecie drugi. I tutaj na tych trzech dodajemy sobie, można sobie zmienić nazwę, oczywiście. Tego ja mam zrobione Muza, Discord, System. Muza to jest kabel A, Discord to jest kabel B, i System to jest wirtualny kabel podstawowy. Na fizycznych wyjściach od A1 do A5, wasze główne słuchawki i wasze dodatkowe źródła dźwięku, z których korzystacie. Teraz od A1 do A5 mamy tu od A1 do A5 przy każdym źródle. I od B1 do B3 to są te trzy wirtualne, czyli B1, B2, B3. Powinno być to podpisane tu w taki sam sposób, by było troszkę prościej, bardziej łatwiej, prościej. Wszystko jest domyślnie ustawione w 44,1 kHz i tak zostawiamy, chyba że chcecie się bawić w zmianę na 48, to możecie sobie popróbować. To już wedle waszych, waszego uznania. Jeżeli chcecie odsłuchiwać na przykład siebie to zaznaczacie A1. Czyli to jest wasze główne wyjście. Wszystko, co tutaj zaznaczy, zaznaczycie, to będzie się odtwarzać w zależności od tego, jak to ustawicie w innych programach. Ale A1, A2, A3, A4, A5 to są wasze fizyczne wyjścia. Możecie też pokombinować i na tych fizycznych wyjściach ustawić wirtualne kable, bo one są dostępne i wyjście, i, i wejście. I możecie robić różne cuda, ale ja się aż tak. Nie zagłębiałem w to, ze względu na to, że te ustawienia, które mam, są świetne. Mamy ustawione główny mikrofon. Jeżeli macie drugi, drugi mikrofon. Jeżeli nie macie drugiego mikrofonu, jak macie dodatkowy wirtualny kabel, to dobrze sobie dodać wir dodatkowy wirtualny kabel, wtedy macie dużo więcej opcji do separowania różnych dźwięków. I teraz wszystko, co jest tutaj dodane. Wasza kontrola dźwięku jest tu. Oczywiście ja mam zaznaczone wszędzie A1, czyli żeby to odsłuchiwać na swoich słuchawkach, czyli muzyka, Discord i system. To jest ekipa, to oczywiście dźwięki systemu i gier, i to jest wszystko zaznaczone A1, i tu jest moja kontrola dźwięku tych wszystkich źródeł. I ta kontrola dźwięku nie ma absolutnie wpływu na kontrolę dźwięku, którą ustawimy teraz w naszym, oto tu, programie do streamowania. W programie do streamowania robimy tak. Ja generalnie dodaję sobie źródła dźwięku jako nową scenę, bo wtedy wiem, że te źródła dźwięku są sobie tutaj i później sobie dodaję tą scenę do innych. Zanim to zrobimy, wchodzimy sobie w opcję dźwięku. Tutaj domyślnie jest ustawione domyślnie. Fajnie. Tu jest domyślnie ustawione domyślnie i tu też domyślnie jest ustawione domyślnie. I ustawiamy sobie tutaj na Voice Meter Auxylary. Generalnie rzecz biorąc, można by było mieć to ustawione też domyślnie bo w sumie chyba zapomniałem. Zanim przejdziemy właśnie do tych ustawień, dobrze jest sobie wejść w ustawienia Windowsa. I prawym jak klikniemy na głośniczek i wejdziemy sobie w ustawienia Windowsa, w Windowsie nasze główne domyślne źródło odtwarzania dźwięku to będzie cable input, czyli ten podstawowy zwykły darmowy. I cały Windows i oczywiście mikrofon na voice meter auxiliary output. Cały teraz Windows Wszystkie, ja sobie to zostawię tu. Cały teraz y, Windows będzie odtwarzany, będzie odtwarzany tu na systemie. Więc wszystkie dźwięki Windowsa i gier, które są domyślnie, będą czytać domyślnie te właśnie oto ustawienia. Będziecie mieli kontrolę tu. Oczywiście, a 1 musi być zaznaczona, żeby to było słychać na waszych słuchawkach. Chyba, że chcecie to na jakiś tam, nie wiem, macie jeszcze głośnik, jakiś system stereo, albo sąsiadowi gdzieś coś gracie, to sobie pododajecie te źródła. I teraz wchodząc w dodatkowe wyjścia dźwięku, ze względu na to, że Speech chat bazuje na przeglądarce, to jak widać, tu jest Speech chat i ten Speech chat właśnie dlatego, że bazuje na przeglądarce, tutaj w dodatkowych ustawieniach dźwięku aplikacji, może. Jak tylko odtworzycie dźwięk pierwszy, to tu wam się pokaże. Generalnie Opera GX, te, dźwięk, te, te ustawienia dźwięku powinny się zapisać, ale trzeba to sprawdzić po odpaleniu czatu, czy się właśnie, bo powinna się dodać dodatkowa opcja. I to wypuszczacie sobie na kabel A. Wypuszczacie sobie to na kabel A. I teraz kabel A jest tu, na muzie. I to jest wasza kontrola. Ja mam generalnie wszystkie programy do muzyki i wszystkie przeglądarki, mam dodane tu. I mam to dodane tu, i ja sobie tutaj kontroluję dźwięki. Teraz, jeżeli korzystacie z jakiejkolwiek aplikacji i podczas streama odpalacie muzę, to dobrze by było mieć dodatkowe źródło dźwięku, żeby odseparować właśnie ten speech chat. To jest ta właśnie opcja. Wtedy sobie poświęcacie jedno fizyczne wejście lub ewentualnie poświęcacie sobie dźwięki systemu bo dźwięki systemu możecie mieć domyślnie odtwarzane na słuchawkach to już wedle waszego upodobania ale ja mam to ustawione tak i to hula pięknie ale ja nie odtwarzam muzyki więc to już jeżeli, jeżeli chcecie to ustawić inaczej i pokombinować, dajcie znać ja wam znajdę rozwiązanie gdzie te dźwięki także to mamy dodane tutaj kabel A Wszystkie inne przeglądarki i programy też mam dodane do, do a czy programy, programy, które otworzą muzykę, mamy na kabel A. To mamy ustawione. I teraz tak. Wracamy do ustawień Streamlabsa. I w Streamlabsie oczywiście, ze względu na to, że w Windowsie mamy ustawione domyślnie Voice Meter Auxiliary i Cable Input, to technicznie rzecz biorąc, dźwięki, to można by było ustawić domyślnie ze względu na to, że to będzie odczytywać domyślnie z Windowsa. Ja mam ustawiony Voice Meter Auxiliary Output. W razie jakbym tam coś pomieszał, to, to on sobie zawsze będzie z tego korzystał. I pierwsze urządzenie audio trzeba dać na Disabled, czyli wyłączyć. Chociaż też by mogło być domyślnie, ale jest tak zrobione. I to mamy gotowe. Dodajemy sobie scenę, jeżeli chcecie zrobić tak jak ja, dodajemy sobie scenę, dźwięki. Do scen dźwięki dodajemy sobie trzy źródła. To są przechwytywania wejścia audio. Wszystkie trzy są takie same i oczywiście system normalny kabel Discord, kabel B i muza, kabel A. Te wszystkie dźwięki się ładnie tutaj pokażą. Teraz wchodzimy sobie na główny główne okno streama. Dajemy plus dajemy scena i dodajemy sobie scenę stworzoną z dźwiękami. Po dodaniu tej sceny, ona już jest u mnie tutaj dodana. Te wszystkie dźwięki się tutaj pokażą. I oczywiście muzyka tu jest wyciszona. Czyli wszystko, co jest tutaj, co będzie się odtwarzać tutaj, tylko ja to słyszę. Mam zaznaczoną A1. A tutaj jest to wyciszone. Więc tak jak mówiłem, jeżeli chcecie odtwarzać muzykę podczas streama, to możecie generalnie odtwarzać tą muzykę na innym źródle, czyli na źródle systemowym. Domyślnie, jeżeli odtwarzacie. Bo dosyć ważne jest odseparowanie tej yy, Pauliny, wtedy to, co Paulina odtwarza, generalnie może być. Można nawet to wyrzucić. Można dodać tylko dwa źródła dźwięku system i Discord. Nie? I teraz to, co Wysłyszycie, oczywiście jest kontrolowane tu, to, co słyszy stream, jest kontrolowane tu. I jedno na drugie nie ma wpływu. Tak jest to pięknie ustawione, bo moje pierwsze ustawienia były troszkę inaczej, wszystko było przez wirtualne i wtedy, jak zmniejszyłem z, obniżyłem jakość a czy nie jakość obniżyłem głośność tutaj na wirtualnym wejściu to wszystko się tutaj krzaczyło więc takie ustawienia są dosyć super. generalnie chyba nie pominąłem nic. Mamy Streamlabs, mamy dźwięki Windowsa ogarnięte, mamy potato, mamy VB Audio. Wszystko mam poinstalowane. Teraz tylko odpalić pierwszego streama i zapytać się czatu, hej chat, jak wygląda sytuacja? I jeżeli ktoś powie na przykład, że Waszej ekipy z Discorda nie słychać wystarczająco, generalnie, wiecie co, sekunda, ja odpalę jeszcze Discorda i pokażę Wam, bo na Discordzie, o ile dobrze pamiętam, gdzie jest mój Discord, na Discordzie, o ile dobrze pamiętam, też mam ustawione wszystko domyślnie, ale sprawdźmy sobie, Apprentice, dźwięki, 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 Voice and Video, Voice Meter. A nie, nie mam domyślnie. Na Discordzie jeszcze, tak dla klaryfikacji, ze względu na to, że Discord jest tutaj na kablu B, ustawiamy sobie, input może być na domyślnie, ze względu na to, że będzie czytał z Windowsa, a tu na wyjściu ustawiamy sobie kabel B. I tyle. Bo jak zaczniecie mieszać z Discordem w Windowsie, tam jest cztery źródła do zmiany i one się krzaczą. To się czasem później samo zamienia, bo Windows jest jeszcze, nie, no jakoś nie jest taki inteligentny. Ze względu na to, że Discord korzysta z dwóch wejść i z dwóch wyjść, z czego jedno wejście to jest mikrofon, drugie wejście to jest główne odczytywanie dźwięku tego, co wasza ekipa do was mówi. Następne źródło to jest do odczytywania, do od, od, odgrywania, do. Odczytywania, notyfikacji, i jeszcze jedno źródło jest do y, odtwarzania klipów, muzyki z czatu. Jak wam ktoś wyśle, więc trochę jest tam nagmatwane tego. Więc najlepiej sobie to ustawić tutaj domyślnie w taki sposób, wtedy będzie to ładnie hulało. Nie będzie się to samo zmieniać, bo, bo tak jak mówiłem, po update'ach niektórych Windows potrafi sobie zmienić, więc dobrze jest przed każdym streamem sobie sprawdzić te ustawienia Windowsa. Na początku będzie Wam ciężko się troszkę przyzwyczaić, żeby zapamiętać te wszystkie ustawienia, ale obejrzyjcie sobie to wideo 700 razy i będzie OK, tak jak ja kiedyś oglądałem, bo też generalnie nie znałem tego voice Voicemeterka i, i. No i tak to pięknie wygląda. Ja nie wiem, czy generalnie mam dodane źródło dźwięku, żebyście słyszeli, jak ona sobie pięknie tutaj czyta. No i słyszę. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o speech chat. Mi generalnie to pomaga na takiej zasadzie, że ja korzystam z mikrofonu w tym momencie, który jest zamontowany, z pojemnościowego mikrofonu, ale tu jest drugi. O! Właśnie mi Streamlabs wyskoczył z notyfikacją. Jeszcze nie wiem, jak to wyłączyć. I teraz to jest mój główny mikrofon, którego, z którego korzystam. Ostatnio się zaopatrzyłem w nowe słuchawki Logitech Pro X bezprzewodowe. Mają troszkę lepszy mikrofon, ale jednak no, nie porównuje się do pojemnościowego. I teraz w tym momencie teraz w tym momencie jest zaznaczone tylko źródło 2. Czyli to jest moje wirtualne, bo nie wiem czy tłumaczyłem jeszcze tak na szybko. Powiem, jeżeli chodzi o mikrofon, bo to jest fizyczne wejście, fizyczne wejście. Wyobraźcie sobie, tu jest wtyczka i wpinacie tu mikrofon. Ten mikrofon wchodzi tu w program i on wewnętrznie wychodzi. Jeżeli zaznaczycie mu B2, to on wewnętrznie wychodzi tu, wpina się tu i z tego wychodzi do programu. Więc tu macie kontrolę, o ile dobrze pamiętam, tu powinna być kontrola mikrofonu. Troszkę. Czy, czy tylko tu. Teraz tu jest kontrola mikrofonu. Więc żeby odtwarzać. Teraz słyszycie tylko jeden mikrofon, generalnie jakbym dodał, jakbym kliknął na B2, to byście słyszeli drugi mikrofon i to by się, no, tak, tak by to było, to było słychać. I teraz normalnie mam aktywne jedno i drugie i ze względu na to, że korzystam z bezprzewodowych słuchawek i korzystam też z tej Pauliny, która odczytuje mi czat, jak nawet idę na chwilę, odchodzę od kompa podczas streama, to dalej mam komunikację z czatem to jest świetna sprawa, bo ja sobie tylko włączam fizycznie mikrofon przy słuchawkach i ja słyszę to, co oni piszą i oni słyszą, bo ja mogę. No, i to jest, to jest, naprawdę, to jest naprawdę, przydatne. Tylko, że niestety właśnie trzeba sobie te dźwięki odseparować, bo trafiają się tacy ludzie jak ja i będą pisać różne dziwne wiadomości, żeby tylko Paulina czytała, nie, nie tylko ja, bo my kiedyś mieliśmy taką zabawę z na streamie, że się. O, matko. Aż to wyłączył. Niestety. Dzięki bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam to pomogło. Jeżeli jest to troszkę za bardzo skomplikowane, dajcie znać. Będą odnośniki w opisie do wideo, do Discorda, do Twitcha. Zapraszam was na mojego na mojego Discorda. Będzie odnośnik do Discorda naszego teamowego, bo jak widzicie, to jest to jest generalnie Hot's House of the Streamers, bo prowadzimy taki kanał. Jest tam wielu streamerów, gramy w różne gry, jest nas tam dużo, jest zabawnie, więc też zapraszam. Zapraszam także do nas na Discorda, bo cały czas szukamy nowych streamerów, bo jest nas tylko jakieś chyba 13 osób, ta ekipa sobie rośnie powoli. Zostawcie suba. Zostawcie lajka. Like no chyba, że wam się nie podobało, to też zostawcie lajka. Like Mam nadzieję, że Wam pomogło. Jeżeli macie pytania, piszcie, dzwoncie, zostawiajcie komentarze. Ja wam odpowiem. Może nie będzie to w tej samej sekundzie, ale wam odpowiem. I jeżeli ktoś potrzebuje. Wirtualnej pomocy w ustawieniu tego, to zawsze możemy się złapać na Discordzie i poświęcić tam pół godziny i ja Wam powiem, mniej więcej wytłumaczę, jeżeli macie jakieś pytania jeszcze. Oczywiście, jeżeli znam na nie odpowiedź. Jeżeli nie, to zawsze gdzieś zgooglujemy i coś razem zawsze znajdziemy. Więc dzięki bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym wideo lub też podczas streamka. Pozdro.